To był bardzo trudny sezon, nie tylko dla zawodników, trenerów, kibiców, ale również i dla was, włodarzy klubu. Co w pana ocenie było takim kluczowym czynnikiem, który pozwolił siatkarzom Ślepska Malow Suwałki spokojnie jednak utrzymać się w pluslidze pomimo różnych obaw? Głównym czynnikiem tego sezonu, który ja bym oceniał, to był potencjał zespołu. Cały zespół, licząc od sztabu, poprzez zawodników cały klub, no wiemy, że przed sezonem dawał nam nadzieję i oczekiwania gry o środek tabeli. Naprawdę ja głęboko wierzę, że ta grupa, którą zbudowaliśmy na sezon 2021-2022, mogła to osiągnąć. Także głównym czynnikiem takim, który pozwolił nam się utrzymać, to naprawdę był potencjał zespołu, który mieliśmy na ten sezon. Który mecz, który moment sezonu w pańskiej ocenie był taki przełomowy, kluczowy, jeżeli chodzi o dalsze losy tej plusligowej kampanii? O, sezon jak sinusoida. Zaczęliśmy go dobrze. Turnieje przedsezonowe, początek pierwszej rundy bardzo dobry. Później przytrafił nam się w czwartej kolejce porażka i to taka dotkliwa porażka, gdzie później odczuwaliśmy długo jej skutki. Przed świętami Bożego Narodzenia promyk nadziei w Gdańsku, który pokazał nam potencjał tego zespołu na tle bardzo dobrego rywala, który dobrze wtedy grał, był wysoko w tabeli. No ale zaraz później szybka weryfikacja tego wszystkiego i znowu spadamy mocno w dół. Także tych momentów było dużo. Na pewno takim czynnikiem, który wniósł świeży powiew, no była zmiana trenera. Trener Dominik Kwapisiewicz, który do nas dołączył, pierwsze te jego mecze było widać, że zespół inaczej funkcjonuje. Inaczej na boisku wygrywa, inaczej też przegrywa sety. Było czuć po większą energię po prostu płynącą z boiska, z ławki, z kwadratu. I na tym wspólnym wagonie zawodnicy dojechali z trenerem Kwapisiewiczem aż do Lublina, gdzie 20 kwietnia przegraliśmy jednak po tiebreaku 2-3. Jakie emocje towarzyszyły panu po zakończeniu tego spotkania? Przyznam szczerze, że po raz pierwszy w historii, jak gramy w zmaganiach plusligowych, nie wytrzymałem do końca meczu. Bo bardzo nam zależało. Bardzo zależało na tym, żeby wygrać tą rywalizację z Beniaminkiem z Lublina. To było jak wulkan. Ja otrzymywałem wiele informacji, po co grać o te mecze, o 11, 12 miejsce, po co ta rywalizacja, zawodnicy, kontuzje, już zaczynały spływać powołania do reprezentacji, ten szum transferowy, który już od długiego czasu się odbywał na rynku. To wszystko sprawiało, że wszyscy dookoła nie wierzyli w uczciwość i chęć takiej naprawdę czystej rywalizacji. A pokazuje ta rywalizacja, że zagraliśmy 10 setów, 3-2 w Suwałkach, 3-2 w Lublinie, także naprawdę chcieliśmy. I tak jak powiedziałem, jak wulkan, który cały ten sezon gdzieś ta lawa jątrzyła się, lała te emocje takie ze skrajności w krajność, od tych bardzo takich gorących, złych, które gdzieś tam ociekały nasze uszy, nasze głowy, gdzie musieliśmy przetrawić te wszystkie negatywne rzeczy. Poprzez chwile takie trochę lepsze, nie było ich dużo, ale mimo wszystko te lepsze. I tak naprawdę Lublin to zamknięcie. To tak jakbyśmy zgasili ten gejzer, tą lawę wygasili i nastał spokój, cisza, bo no trzeba tu powiedzieć, mamy dalej ten projekt w Suwałkach, dalej ten projekt możemy rozwijać i możemy patrzeć w przyszłość, pozytywnie patrzeć w przyszłość. Mhm. A największy plus pośród wielu minusów, o których właśnie pan wspomniał, jeśli chodzi o sezon 2021-2022? To chyba mam dwie rzeczy. Jakbym postawił je na szale, to pewnie byłoby równo. Nie potrafiłbym tutaj stwierdzić, co jest ważniejsze. Zacznę od wyniku. Od tego, że się utrzymaliśmy i jesteśmy, że Plusliga dalej będzie w Suwałkach, że dalej gościmy najlepsze kluby, najlepszych zawodników świata w Suwałki Arenie w kolejnym sezonie. I tak jak mówię, na równi, równie ważne, powrót kibiców do hal. To jest coś wyjątkowego. To jest coś, co sprawia, że
nasze obiekty ożywają. Oczywiście piękno sportu to, jak oglądamy zawodników, którzy rywalizują, walczą, ale to jednak kibice dodają tego całego smaczku, tego całego piękna dla dyscypliny sportowej, jaka jest piłka siatkowa. I tutaj będziemy na pewno dużo pracować, żeby Arena Suwałki wróciła do tego pierwszego sezonu i zaczęła się jeszcze lepiej wypełniać, żebyśmy osiągnęli najlepiej poziom optymalny, tak? Także tutaj ten kierunek i to, że kibice wrócili, to naprawdę bardzo ważne. Wypełniły się również autobusy meczowej komunikacji miejskiej, takiego pilotażowego projektu, który okazał się być strzałem w dziesiątkę. Czy na ten moment planowana jest kontynuacja tej inicjatywy w kolejnym sezonie? To jest fantastyczna działalność naszych kibiców, naszych partnerów. Pomysł ten zrodził się już w 2019 roku, ale nim go zrealizowaliśmy, wkradła się pandemia i temat gdzieś został schowany do szuflady. Wrócił, bo tak jak mówię, kibice, którzy tu wrócili, żyją z nami, funkcjonują z nami. To nie jest tak tylko, że oni dopingują w Arenie Suwałki nasz zespół, ale także dzwonią, mailują, przychodzą, odwiedzają klub, czy mijamy się z nimi podczas amatorskich rozgrywek, które organizujemy, a także turniejów młodzieży. I taka informacja, taki feedback między nami sprawił, że fajny projekt, fajne działanie. Myślę, że da to możliwość jeszcze większej grupie osób dotarcia do Areny Suwałki i wierzę głęboko, że miejska spółka obsługująca tabór komunikacji jest dalej z nami na przyszły rok. Także wierzę, że ten projekt będziemy dalej rozwijać. W minionym tygodniu odbyła się gala uroczystego zakończenia sezonu. Jakie głosy płynęły ze środowiska partnerów klubu? Spotkaliście się po raz pierwszy w Parku Naukowo-Technologicznym Polska Wschód w Suwałkach, które było gospodarzem tej imprezy wspólnie właśnie ze Ślepskiem Malow Suwałki. Pan Czesław Frankiewicz, prezydent miasta Suwałk, wspominał o tym, że to pierwsze tego typu sportowe wydarzenie w tym obiekcie. To dało się chyba wyczuć. No to spotkanie to wiele emocji, bo pierwsze, i to aż nieprawdopodobnie brzmi, gramy trzeci sezon w Plus Lidze, pierwszy raz spotykamy się w takiej formule gali, elegancko, w pięknym miejscu. I tutaj serdeczne podziękowanie dla prezesa pana Dariusza Bogdana za udostępnienie tego wspaniałego obiektu na takie wydarzenie. To nie jest nieprawdopodobne. 3 lata i pierwsza gala. Ale to wszystko, te ostatnie lata, te ostatnie miesiące, w których się musieliśmy odnaleźć, nauczyć się funkcjonowania, to wszystko to składam na barki tego. Ja się ogromnie cieszę z tego spotkania, bo to spotkanie pokazało, że one są potrzebne, że te spotkania są potrzebne nie tylko partnerom, ale także naszym zawodnikom, naszym trenerom, żeby spotkać się w innych relacjach niż tu w Arenie Suwałki, w innym miejscu, i przede wszystkim móc skrócić ten dystans, który nas dzieli na hali. Tam bezpośrednio możemy porozmawiać, możemy wymienić swoje uwagi. A wiemy, że Polacy to taki naród, że znamy się na wszystkim. Ale tutaj jakby ja odbieram to jako pozytyw, bo każda uwaga, każda sugestia mądrze przetrawiona może nas pchnąć do przodu. Na pewno będziemy takie imprezy organizować, na pewno będziemy się spotykać. A myślę, że głównym przesłaniem płynącym z tej gali, takim przesłaniem, który dla mnie jako prezesa zarządu, a także dla całego klubu jest bardzo dobre i pozytywne, to, że hasło "razem możemy więcej" przestało być hasłem, a stało się naszą dewizą życiową, maksymą klubową, czymś, w co uwierzyli nasi partnerzy. I na tej gali, podczas tego spotkania, podczas tych rozmów kuluarowych, które się odbyły, dało się wyczuć radość, że są z nami i że, co ważne, będą z nami. No właśnie, w kuluarach słyszałem wiele komentarzy, również i tych dotyczących budowy zespołu na sezon 22-23. Ta karuzela transferowa ruszyła z kopyta już tak na dobrą sprawę w listopadzie. Na jakim etapie
jest ona teraz, jeżeli chodzi o Ślepsk-Malow-Suwałki. Co możemy na ten moment powiedzieć? Na ten moment możemy zdradzić, że z zespołu naszego odchodzi 7 zawodników. I tu wszystkich zachęcam do śledzenia naszych social mediów, bo w najbliższych dniach pojawią się już informacje, komu się kończy umowa, z kim nie przedłużamy, kto zdecydował się na inną drogę rozwoju swojej kariery sportowej. A jeśli chodzi o nowy zespół, to już na dzień dzisiejszy dysponujemy 13 zawodników podpisaną na kolejny sezon. No i szukamy tak naprawdę jeszcze ostatniego brakującego ogniwa, ale to także będziemy cierpliwie wszystkich informować w najbliższym miesiącu. Myślę, że te karty zostaną odsłonięte. A żeby tak nieco podkręcić atmosferę, podpalić emocje, o jakiej pozycji mówimy? Pozycja, która stała się trochę takim naszym demonem, bo od 3 lat, jak jesteśmy w plus lidze, to zawsze mamy największy problem z ułożeniem tej pozycji, bo trzeba zgrać bardzo, ale to bardzo wiele czynników. Jest to pozycja przyjmującego i tu jakby te poszukiwania są bardzo mocno zaawansowane. Prowadzimy z 2 zawodników zagranicznych już takie bardzo zaawansowane rozmowy, gdzieś one są blisko deadline'u zakończenia ze strony zawodnika, menadżera, także naszej klubowej. Także wierzę, że trafi do nas zawodnik, który wniesie wartości te sportowe na wysokim poziomie, które pozwolą nam walczyć o ten środek tabeli w przyszłym sezonie. To tak kończąc już nasze spotkanie, bowiem takich rozmów przed rozpoczęciem nowego sezonu będzie jeszcze sporo. Czego mogą spodziewać się kibice Ślepska-Malow-Suwałki, patrząc z perspektywy prezesa na obecnie nowo budowany skład? Wiem, że może być zbyt wcześnie na takie prognozy, ale taka pierwsza myśl, która nasuwa się do pańskiej głowy. Chcemy odrobić lekcję związaną z tym sezonem, czyli wszystkie błędy, które gdzieś potrafiliśmy zdiagnozować, które potrafiliśmy wykryć, chcemy uniknąć ich w przyszłym sezonie. I to już mówię, nie przypisując tylko wagi, żebyśmy nie koncentrowali się na samych zawodnikach albo sztabie szkoleniowym, ale także ogółu całego klubu. Tu naprawdę mamy 3 miesiące teraz. Zawodnicy, trenerzy mają trochę luźniejszą pracę, ale my jako administracja, jako zarząd, rada nadzorcza, wspólnicy chcemy przepracować dobrze ten czas, aby wyciągnąć wnioski z tego, co się działo w tym sezonie. Ten sezon traktujemy jako bardzo dobrą lekcję. Lekcję, która była bolesna, lekcja, która sprawiła, że mieliśmy często pochmurne nastroje. Ale z takiej srogiej dość lekcji wyszliśmy obronną ręką, mamy plus ligę i teraz chcemy te mądre wnioski przekuć w następny sezon. Czego kibice mogą się spodziewać? No, ja głęboko wierzę, że zespołu, który będzie walczył, chcielibyśmy, aby zespół grał z trochę większą lekkością, żeby zespół nie bał się podejmować rękawic, jak choćby wrócę do tego ostatniego meczu z Lublina, gdzie przegrywaliśmy 2-0, gdzie już jakby ktoś mógłby zarzucić, że jesteśmy głowami na wakacjach i już nie mamy ambicji. Nagle potrafimy przez kolejną godzinę podnieść się, wygrać kolejne 2 sety, doprowadzić do tiebreaka. Takiego zespołu oczekujemy. Zespołu, który szarpie, zespołu, który nie będzie bał się sprzedać swoich umiejętności w kolejnym sezonie. Jeśli chodzi o miejsca, to jak pan redaktor wspomniał, tu żadnych deklaracji nie będzie, bo ciężko jest deklarować. Plus Liga jest tak mocną ligą, tak bezwzględną. Choćby przykład zespołu z Warszawy, który z 4 mistrzami świata, który po zeszłorocznym brązowym medalu, grając w Lidze Mistrzów, z trenerem dobrze znanym dla wszystkich sympatyków siatkówki, nie tylko w Polsce i na świecie, nie wchodzi do play-offów. To pokazuje siłę i potencjał Plus Ligi. Dlatego co do miejsca, walczymy, staramy się oczywiście dla nas nagrodą i myślę, że dla całego środowiska naszego będzie zawsze gra w play-offach, bo to jest gra z najlepszymi o Mistrzostwo Polski do samego końca. Także tutaj celem na pewno na najbliższy sezon będzie gra o ten środek tabeli i bycie w tej rywalizacji do prawa do gry w play-offach. Czyli podsumowując tę rozmowę, oczekuje pan działań, które sprawią, że wszyscy zgromadzeni wokół suwalowskiej siatkówki
będą mogli spać spokojnie? No zdecydowanie. Chcielibyśmy, żebyśmy na tej szali, jak postawimy, to tych emocji dobrych, żeby było więcej niż tych negatywnych. Tego oczekujemy od siebie, od pracowników, sztabu i zawodników na kolejny sezon. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.